Cześć, witajcie w kolejnym z moim odcinku. Zima nastała, buty zmieniłem. Jest bezpiecznie i ciepło. Ale czy złom jest? To inna kwestia. Bo ten gruby to tak na razie... No na razie średnio zachęca. A szczerze mówiąc... w ogóle nie zachęca. Ale... Nówki, rurki. No, noweczki. Rura EN. No, co poradzić? Dobra. Nie ma co marudzić w tym grubym, bo tu nic nie ma, jak widzicie. Więc od razu atakujemy cienki. Może tam się coś urodzi, może nie. Dobra. Lecimy na ostro. Na ostro? A, to była chyba reszta kierownicy sportowej do Malczana. Jeszcze sportowej, zwykłej chyba do Malczana. Sportowa? Bo Malu chyba nie miała sportowej, dobra. Zwykłej kierownicy. Idźmy pomalutku. Patrzmy, grzebmy. Co to? Ha, dobrze znana przekładnia. Ciekawe, czy ten element, bo to wygląda na podróbę Bosche. Ciekawe, czy ten element jest podobny. No, ciekawe. Aż bym z ciekawości wziął i porównał, czy to by było to samo, czy nie. Jeszcze jest skrzyneczka, ale taka trochę zmęczona życiem. O. To jest druga część. Komutator wygląda tak, na spalony. Więc już wiem, gdzie problem był. Jakbym jeszcze znalazł tą trzecią część. Chociaż nie, czekajcie, jak to było? To wchodziło tutaj, tak. To wchodziło tutaj i u mnie było to uszkodzone, z tego co pamiętam tam. Tak, bo to był bijak. I to był ten tłok. To też bym sobie z tego wziął. W sensie tylko to. Także widzicie. Niby nic, a niby coś. To sobie tu odłożę. Zaraz to sobie... O kurde. Jaki tu zaszedł tuning. Woodbike. Albo nie, to tak ma być. Woodbike. O! Chcę tego bardzo psuć. Koło zamachowe, a pasek jest? Jest tutaj paseczek. Ale jajo. Myślałem, że to wiecie, jakaś tuning, że coś się złamało i ktoś coś dokręcił. Ale to wygląda, że to całe takie ma być. To mnie zaskoczył Decathlon. Nie ma to tamto, ale dobra. Lampki na święta w sam raz. W sumie to już pierwszy taki stricte zimowy odcinek. Klatka dla królika też nie. No i No. Dobra, to no i sobie darujemy. Ja tam to wyciągnę i jeszcze zerknę później z drugiej strony. Także dajcie sekundę. Dobra, to tu mam. Sprawdzamy, co mamy z drugiej strony. Niklowet odpada. O, jakiś transformator. Unitra. Ale troszkę uszkodzony, więc... go tu zostawimy. Tu coś tego? No jakaś pozostałość celmy. Jakiś stary budzik, nie wiem czy widzicie. Chyba widzicie. Krzesło z Ikei. No. Tutaj nic jakoś tak wartego uwagi. A tutaj
Coś tego czy nic? Też tu chyba nic. Dobra, no. Też poradzić. Dobra i to. To się przyda. Nie pamiętam, że to kosztowało 5 dych? Nie, bo więcej. Także zobaczę z ciekawości, czy będzie pasować, czy nie do tego bożka. No, my lecimy dalej w świat. Tutaj jeszcze fajna ciekawostka. Takie koło pasowe. Nawet jeszcze płaski. Widać, że robione. Widać, że fajnie wyważone. Także taka ciekawostka, ale jeszcze nie szlifowane, bo jeszcze środek na ostro robimy. Taka ciekawostka. Jest tu trochę tych ciekawostek, ale to raczej dla fanatyków i mocnych rzeźbiarzy. Dobra, lećmy dalej, nie przedłużmy. No, jeśli mam być szczery, to nawet futerko rozwalone, no niewiarygodne. Niewiarygodne. Kurde, dobra. Lećmy dalej. Coś wam zaraz pokażę. Tylko jeszcze tak sobie patrzę. To tutaj pan wyrzucił przed chwilą z budowlanki, ale same chyba śmieci. A ja chciałem wam to pokazać. Patrzcie, jaki duży ścisk. No czekajcie, bo coś tutaj kliknąłem. No, teraz. Patrzcie, jaki duży ścisk, co prawda robiony, ale kurde. W tych pieniążkach nie ma co marudzić. Dobra, bierzmy ścisk i podejmy dalej. Bez sensu tutaj chodzić. Tu wpadło kilka ciekawostek, a najlepsze są te panewki od BMW. To wam pokażę z telefonu, bo lepiej zaoszczy. Jeszcze są szczęki nowe, okładziny, to się dokładnie nazywać okładziny chyba. To jest chyba od dużego kwiata. A tak widać, że od dziadusia sprzątali, to co wleciało, to wleciało. Pistolet nakapiszony, ale niestety uszkodzony. Co to wam jeszcze mogę pokazać? A to tylko. Tyle. Więcej na podsumowanie, bo to, co znalazłem, wydaje mi się, że jest ciekawe. Zresztą na pewno widzicie to. O, był kluczyk. To był kluczyk. Tu jest stara kłódka. Tu była. Albo i nie. Tu jeszcze jest. Też nie wiem, cholera co to. Pewnie powiedzieć, przynajmniej tak zakładam. Gdzie ta kłódka jest? I chciałem powiedzieć coś, witajcie w kolejnym nowym odcinku, ale przecież to jest podsumowanie. Zaczniemy od tej cięższej rzeczy. Ten ścisk. Kawał solidnego ścisku. Widać, że robiony. Patrzcie, jaki ten płaskownik, to jest naprawdę koń. Ile tu będzie miał, czekać, mam ten metr. Co prawda budowlany, ale przecież do takiego pomiaru 40, a grubość tego płaskownika dycha. No to jest koń. A ile będzie miał długości? A tak, z 1,20 może mieć. No. Wiem, że robiony, ale przecież w niczym to przecież nie przeszkadza.
Widać, że solidnie to wszystko wykonane. No, także ścisk, oj, ciężki. Ścisk odłożymy. No i tutaj są te, że tak powiem, deczko ciekawsze rzeczy. Tą skrzynkę też pokazywałem, chyba pokazywałem. Ale najpierw weźmy od tego. To jest ten cały bijak od właśnie to zmieniacz kierunku obrotów. Wybiera funkcji, on się chyba tak jakoś nazywał, bo tam był silnik uszkodzony w tej podrubie w osze, a to wygląda bardzo, praktycznie bym powiedział, że wygląda z zewnątrz przynajmniej identycznie jak ta część boszowska, więc ja wiem, że w tych pieniążkach można wziąć, żeby zaryzykować. To nic nie waży, nic nie kosztuje, tu jest stary, tu jest ten nowy. No i dobra, tamte rzeczy tak trochę po omacku, ale to są ciekawsze rzeczy. Nabrałem śrub. Co tu mamy? M18, M18, kranik od motorka. To jest chyba. To był duży Fiat, czy maluszek? Może być maluszek. Dobra, nieważne. Przesuniemy to na bok, bo tu są ciekawsze tematy. Co prawda, jak zwykle u mnie jestem na ostro, więc nie googlowałem tego. To wygląda jak jakiś albo leżak magazynowy, albo po prostu po remoncie i leżak magazynowy. Tutaj tak samo. To są numery, może przeczytam, bo nie wiem, czy to będzie widać. Coś S1515HGM. Tak to nazwijmy, że tak byśmy to mogli nazwać. Tylko niestety dwie korby były. Ta to jest jeszcze tak w ogóle nieotwarta. Ta już jest troszkę bardziej otwarta. I tam widziałem, że niestety w pewnym miejscu brakowało. O, tutaj. Tutaj, żeby nie rozwalić. O, widzicie? Tutaj brakowało łożyska. Nie wiem, czy to zobaczycie. O, ale teraz widzieliście. Ale tak to no, kurczę. No sam jestem ciekaw, od czego to jest. No bo tak jak mówię, nie googlowałem. Stwierdziłem, że tam akurat płacę po 2,50 za kilogram. Więc w tych pieniążkach mogę wziąć, mogę zaryzykować. Strasznie mnie jeszcze też kusiły te panewki od BMW, od oryginału. To wam chyba muszę fotki wrzucić, bo chyba nie będzie takiego zbliżenia do GoPro. Też nie googlowałem, od jakiego to jest ten, ale to mnie strasznie ciekawi. Kurczę, no spróbuję to wrzucić na Google, te numery katalogowe. Może coś wyskoczy. Jak coś wyskoczy, to wam dopiszę w filmiku albo dopowiem z komputera. A jakby nic nie wyskoczyło, a wy byście coś wiedzieli, no to proszę dajcie znać. No, może to też być coś rolniczego? Ale z drugiej strony, po co tylko dwie? Czemu tylko dwie? Ciężko powiedzieć. No, także takie wiecie, no. No, tak w sumie. No, tak w sumie tak. Za wiele nie zapłaciłem. Fajne skarby wpadły. Majstrowe. Majstrowa biżuteria. O. Już się sypie. Majstrowa biżuteria. To jest ciekawym tematem, a to do Boscha. No i żeby na koniec to wrzucić, to skrzynka na listy. Na rozkazy chyba, nie na listy, tylko na rozkazy. Bach, no, także miło, fajnie, przyjemnie. Jak nie ma złomu, to i tak z tego się to trzeba cieszyć. Także, no też to może mieć dużą wartość. Nie mówię tak, nie mówię nie, zobaczymy. Cóż. Dziękuję wam za dzisiaj. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pozdrawiam, cześć. Get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. Oh, oh.